Cześć, dzień dobry. Dawno vlogów nie było, więc postanowiłam spróbować dzisiaj nagrać. Chyba odwykłam trochę od nich. Ja już wstałam, mamy godzinę 10:00, odwiozłam Krzysia do pracy, zaraz jadę na badania i tutaj temu też stwierdziłam, że zacznę nagrywać tego vloga właśnie dzisiaj, ponieważ dostałam od Was kilka wiadomości, jak nie kilkanaście, odnośnie regularności badań, aby Wam to przypominała, bo różne rzeczy się dzieją. I chcę być dla Was jakimś tam przykładem, dlatego dzisiaj pierwsza część badań, a potem robimy badania krwi, jadę do endokrynologa, ale to już nie dziś, zostawiam to na następny czas. Także pamiętajcie o swoich badaniach, przemyślcie, kiedy ostatni raz robiłyście badania takie rutynowe, kiedy byłyście u ginekologa, kiedy byłyście robić USG. I tak chciałam, może dziwnie zacząć z tego vloga, ale to jest naprawdę, dziewczyny, ważne, także pamiętajcie o tym. Ja zabieram się za robienie drugiego śniadania, że dzisiaj będzie krótkie pieczywo z pomidorem i mozzarellą. Zima nie chce nas opuścić za nic w świecie. Okej, ja zabieram się teraz za modelowanie włosów. Dobrze. Bierzemy się, żeby jakkolwiek wyglądać, bo wyglądam jak płomyk jutrzenki. I cały czas testuję te produkty na porost włosów. Mam wrażenie, że włosy są dłuższe, ale nie wiem, czy to jest kwestia tych produktów, czy nie. Muszę zobaczyć zdjęcia przed, po. Chyba trochę jest lepiej, bo na pewno mi nie sięgały na kark, no ale spektakularnie chyba też nie jest. Ja chodź na pole. Włosy zrobione. Zaraz wyprowadzamy Daleniosa. Mamy godzinę 10 po, zaraz muszę jechać. Daluń, chodź, idziemy na pole. No, idź sikać. Ja dotarłam do pierwszego punktu kontrolnego. Pamiętajcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Chciałabym Wam przypomnieć o umówieniu się do lekarza i o dbaniu o siebie. Także ja lecę, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wszystko jest ok i do zobaczenia troszkę później. No, byłam w Biedronce na lunch kurczak, tylko trochę napuchło to. Mam nadzieję, że to nie jest zepsute. Ale pyszna jest ta sałatka, bo już ją próbowałam. Jest zarąbista, więc jeżeli ktoś chce coś zdrowego zjeść, to jak najbardziej polecam. A teraz jadę na zakupy do Sarniego Stoku. Moi drodzy, jestem na parkingu i szamam jedzenie. Nie wiem, może i bym mogła zjeść w centrum, ale zjem i sobie pójdę na zakupy, bo ja nie lubię chodzić po sklepach, jak jestem głodna. Życzcie mi smacznego. Dobra, śmieci zabieram. Idę, zamierzam kupić pędzle. Może mi się uda. Może mi się uda kupić też portfel i lustrzaną tacę, bo jednak przemyślałam całą sprawę i nie mogłam spać w nocy. Stwierdziłam, że jak jeszcze będę, to ją kupię. Chociaż jest 3 rozmiary za duże. Ale cóż. Jeśli nie ma, co się lubi, to się kupuje, co się ma. Czy ja nie jestem brudna? Zawsze mi Krzysiek sprawdza, ja to zawsze trochę obalona chodzę. Thank you.
dotarłam do samochodu. Jeszcze zostawiłam zakupy i wracałam na Hipcika, bo na szyi nikt nie dawał mi spokoju. Ale ostatecznie postaram się to zwalczyć w sobie. I w sumie aż tak nie potrzebuję tego naszyjnika. To będzie taka częściowa terapia. No. Tam jest, no. Tutaj terapia się nie udała, ale na naszyjniku się chyba udała. Dobra, jadę po Krzysia, bo mam 20 minut i do przejechania całe miasto. Także życzcie mi powodzenia. No. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Odebrałam męża z pracy i szukamy płynu do spryskiwaczy, tak? I jak ja kojarzę, że był po 5 zł, to teraz są po 25. Masakra. Jak to jest, że ten, patrzcie, butelka z wkładem filtrującym kosztuje 11 zł, a dwa filtry do butelki kosztują 30. Przecież to się nie opłaca kupować filtrów. Zobacz. Filtr, a butelka z filtrem. To lepiej, bo są dwa tylko. A tu masz jeden przecież. No. No to i tak jakbym wzięła dwie butelki, no nie, to mam 20. Tak, to wyjdzie taniej niż... Tak. To trzy butelki mam. Ja nie wiem po co. I nowe butelki mam. Butelki nowe mam. Jaki to jest sens? Dojechaliśmy do domu i robimy obiad. Nagraj to, jak mówisz, że wystarczy mi jeden ziemniak, no. Dwa ziemniaki. No nagraj to. Dwa no. Ziemniaki. Powiedz wszystkim, jak mnie karmisz. Jednym ziemniakiem. Dwa ziemniaki. Taki duży chłop, jeden ziemniak. Patrzcie, gdzie mi się to zmieści. A pokaż drugą rączkę. No to dwa ziemniaki, no, no to gdzie? I to jest jego kawał miecha i jeszcze będzie do tego sałatka. Czy ziemniak? Co? Czy ziemniak? Nie, no dwa ci wystarczą, bo to ja wyrzucam te ziemniaki. No bo wyrzucam ziemniaki, bo ich nie zjesz. Wiem ile zjesz, nie zjesz trzech ziemniaków. Mm-hmm. Dwa ziemniaki ci wystarczą. Jak mam próbować zjeść, jak dostaję dwa? Dzisiaj robimy kurczaka zapiekanego z serem kozim i z pestkami dyni. Także ja sobie piersi z kurczaka przedzieliłam i do środka wcisłam ser kozi, trochę zostawiłam, żeby dać go na górę. I do tego wrzuciłam pestki z dyni i one też będą posypywane na górę. To będziemy piec na oleju rzepakowym normalnie. I do tego robię sałatkę. Krzysiu ma ziemniaki. Dwa. A ja nie mam ani jednego. Ja nie mam ani jednego ziemniaka. Ja ci mogę obrać. Byś mnie obrał. Ja bym ci obrał. Dwa ziemniaki ci wystarczy. Normalnie nagram koniec, finał tej kolacji i po prostu... I będzie ziemniak zostawiony, tak? Jeszcze nie zje tych wszystkich ziemniaków na 1000%. Dobra, zabieram się za pieczenie. Tych wszystkich? Pokazuję wam moją zdobycz z TK Maxu. Wybraliśmy wspólnie na Instagramie. I zdecydowałam się w końcu na tą tackę. Nie było tej, którą chciałam upolować. No nic nie zrobię, już była wyprzedana. Może nawet ktoś z mojego Instagrama ją ogarnął. No, ale i tak była za duża, więc ostatecznie stwierdziłam, że ta też będzie fajna, pasuje pod dodatki. Zresztą taki sam mam kosz tam, tylko że czarny. Tutaj jest następny tego typu, więc spoko, jest jeszcze brudna, bo jest cała obkurzona. Ale jeszcze wam pokażę od razu cenę, bo to będzie też niektórych interesowało. To jest 74,99 i nie chcę wyostrzyć, jest, udało się. 74,99 i... Oczywiście wyprodukowane w Chinach, ale spód ma fajny, bo ma z takiego filcu jakby, więc nie rysuję stolika. Jeszcze ją umyję i zaraz sobie tutaj poukładam świeczki, pokażę wam efekt finalny. Jak ci się, kochanie, podoba? Jej! No. Nie, tutaj. Tu będę miała na tym ładnie świeczki i nic więcej tutaj nie będzie na tym stoliku. Dobra, biorę się za ten obiad, bo chciałam wam pokazać. A, zakupy, które zrobiłam, pokażę wam chyba na Instagramie. Jak tam ilość ziemniaków? No, no nie wiem. Się okaże. No i co zasłaniasz? Proszę. Jesz więcej ziemniaków niż te dwa? One są krojone, kochanie, i one są dużo powietrza pomiędzy. Jak w blondynkach. Chcesz podzielić na 6 części czy na 12? Na 6, bo 12 nie zjem. Podzielił sobie drobniej ziemniaka, bo nie zje, bo chciałam go mieć więcej. Ale tam jest dużo powietrza. Na pewno.
Nie wiem, co zostało z tego sera koziego, co jest pod spodem. Jak ci smakuje? Ja. Do powtórzenia. Zrobimy to jeszcze raz. Jak mięsko? Mega pyszne, a zajebiste są te pieczarki. No to tak na spontanie. Mm. Naprawdę pycha. Wrzucę wam przepis na to na Facebooku. Chyba tak będzie najlepiej. Także wpadajcie tam. Pycha. Co kochani powiesz na temat wymierzonej ilości ziemniaków? Zaraz. To już tyle na dzisiaj, my się z wami żegnamy, idziemy się kąpać i... łaskoczesz... i chillować przed TV. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, no i napiszcie, czy chcecie więcej. Zostaw moje włosy, jeśli się nimi to krztusiło. Pa! Fajnie. Wpadajcie na Instagramy nasze, tam będzie więcej.